Dlaczego warto iść do biblioteki i poszukać ciekawej książki, zwłaszcza w Gdańsku? Ta ciekawa książka moim zdaniem to Walentynowicz Anna Szukaraju. Oczywiście nie jestem bezstronny, napisałem ją wspólnie z Dorotą Karaś. Niektórzy mówią, że jest to książka historyczna. To nie jest prawda. To jest kryminał. To jest kryminał, w którym my prowadzimy śledztwo i rozwikujemy szereg zagadek. Skąd pochodzi Anna Walentynowicz? Jakiej jest narodowości? Czy Lech Wałęsa był agentem SB? Jak długo? Jeżeli był, oczywiście. To wszystko możecie przeczytać w naszej książce. Jest też mnóstwo innych zagadek i odpowiedzi. Zapraszam do Biblioteki w Gdańsku. Jedni mówią, że to książka historyczna, inni, tak jak współautor, uważają, że to kryminał. Dla mnie jest to również książka o miłości. O miłości do mężczyzny, którego Anna Walentynowicz poznała w Gdańsku i który porzucił ją, gdy była w ciąży. Zostawił ją samą z dzieckiem. To jest książka również o miłości do syna, który w trakcie życia Anny Walentynowicz sprawiał wiele problemów. A także książka o miłości do przyjaciela z pracy, z tej samej brygady w Stoczni Gdańskiej. Ten przyjaciel nazywał się Kazimierz Walentynowicz i to z nim Anna Walentynowicz wzięła ślub, ale ten związek skończył się zbyt wcześnie. Dlaczego? Dowiedzą się Państwo z tej książki. Zapraszam serdecznie do biblioteki.